Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie prezentację limitek, jakie do tej pory udało mi się zdobyć z kolekcji FIFA 365 2021. Zaczniemy z kartami XXL. No i na ten moment mam w kolekcji dużego Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Serge Gnabry i Messi, czyli te cztery duże XXL-ki już mam w kolekcji. Ma być jeszcze Mbappé, Ronaldo, przepraszam, Mbappé i Lewandowski. Ronaldo mamy, więc zobaczymy, jak to będzie wychodzić. No a teraz przechodzimy do kart limitowanych, malutkich. Na początek dwie karty z kodzikiem AXL. 350 coins i 150 coins. No i teraz już lecimy z klubami. Pierwszym klubem jest Manchester City. No i tutaj Kevin De Bruyne, Ederson, bramkarz, Sterling, Aguero i Foden. Czyli z Manchesteru City mam 5 kart limitowanych. Następnie mamy Galatasaray. No i tutaj również 5 limitek mam w tym momencie. Jean-Michel Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Omer Bayram i Radamel Falcao. Czyli też 5 limitek z Galatasaray w tym momencie. Są jeszcze jakieś inne, ale na razie nie ma. Lecimy teraz z kartami Bayernu. Leon Goretzka, Serge Gnabry, czyli malutka limitka, a tam mamy dużą. Robert Lewandowski, Alfonso Davies i Joshua Kimmich, tutaj karta premium gold, czyli też 5 limitek w tym momencie. Następnie Real Madryt. No i z Realu mam 4 limitki na ten moment. Sergio Ramos, Daniel Carvajal, Thibaut Courtois i Marcelo, limitka premium. Kolejny zespół to Inter. Z Interu mamy 5 limitek. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Christian Eriksen, Milan Skriniar i Stefano Sensi. Czyli jak pewnie zdążyliście zauważyć, bardzo dużo zespołów ma po 5 kart limitowanych. Teraz tutaj mam takie pojedyncze sztuki z 5 zespołów. I są one bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o limitki. Richard Sanchez z Club America. Florian Thauvin, Marsylia, Luan, Corinthians, Buffarini, Boca i Mascarell, Schalke. Czyli to jest taki zestaw po jednej limitce z 5 różnych zespołów. Dalej mamy Lazio. Tutaj 3 limitki. Lulic, Luis Alberto i Ciro Immobile. Następnie Barcelona. Z Barcelony chyba jest na ten moment najwięcej limitek. Zaraz zobaczymy. Mamy Sergi Roberto, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Luis Suarez, Frenkie de Jong i Messi, czyli 6. A wcześniej było najwięcej 5 limitek z kilku zespołów, więc w tym momencie Barcelona ma najwięcej. Teraz Borussia Dortmund. I tutaj są 4 limitki w tym momencie. Manuel Akanji, Thomas Delaney, Jadon Sancho i Erling Haaland. Następnie Manchester United. I tutaj 4 limitki. Paul Pogba, Bruno Fernandes, Victor Lindelöf,
i Antony Martial, czyli 4 sztuki. Następnie Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, Marquinhos, Neymar, Neymar Premium Gold i Mbappé. Dalej Atletico. Z Atletico mamy 5 zawodników. João Félix, Renan Lodi, Saul, Marcos Llorente i Alvaro Morata. Teraz mamy Ajax. 4 limitki. Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Quincy Promes i David Neres. Liverpool. I tutaj chyba będzie w tym momencie przodownik, jeżeli chodzi o limitki, bardzo dużo. Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Alexander Arnold na karcie Premium Gold, Sadio Mane, Wijnaldum, Alisson i Firmino. Czyli liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart limitowanych z Liverpoolu. No i został nam Juventus. Jeżeli chodzi o klub włoski, mamy Ronaldo, Cuadrado, De Ligt, Szczęsny i Demiral. Też 5 limitek, czyli głównie 5 limitek w większości zespołów, ale coś jeszcze na pewno podchodzi, bo będę otwierał boksa premium, więc będą dodatkowe limitki. No i jeszcze brakują z Galatasaray, wiem, kilka limitek brakuje. Cały Olympiakos, cały PAOK, dwie drużyny węgierskie, więc dopiero teraz zaczynają się schody. No ale na ten moment praktycznie wszystkie limitki, które są do zdobycia w Polsce, już mam. Około 80, dokładnie nie wiem, czy 79, czy 80, w każdym bądź razie gdzieś koło 80 limitek już jest, 4 XXL-ki. No i co? Będziemy oczywiście zbierać, no i liczymy, że uda się za niedługo zdobyć komplecik. Tak więc napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka, limitek, które już posiadam, jak sytuacja wygląda u Was, czy macie podobną ilość, czy może mniej, co Wam brakuje. Ok, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!